należałoby zrobić, dorobić w tych programach? Czyli oni już wyprzedzili myśl techniczną, z której zaczęli korzystać i widzieli to po raz pierwszy w życiu. Problemem jest nasze doświadczenie z piórkiem, dlatego że ręka przyzwyczaja się do pewnych ruchów i po miesiącach, latach pracy z piórkiem czy z pędzlem odnajdujesz właśnie świat tych gestów. To już się staje rodzaj rytuału właśnie malarskiego. Każdy człowiek, każdy malarz ma swój własny, różniący się od innego rytuał. Natomiast przenosząc ten rytuał gestów na ekran monitora, stajemy przed bardzo poważnym problemem, dlatego że tak się nie da malować, tak się nie da rysować. Naturalnie musimy gdzieś te doświadczenia przenieść, ale na ile uda się później je wykorzystać na monitorze, to jest zupełnie inne zagadnienie. Ja na przykład stanąłem przed takim faktem malowania gór. Zresztą tutaj namalowałem kilka pejzaży, od tego zacząłem. Chciałem po prostu jakby oszukać komputer i przyjść do niego z gotowymi programami swoimi. No, naturalnie dzisiaj po kilku dniach eksperymentu wiem, że tak nie można, że trzeba odnaleźć nowy klucz, jakby inny język porozumiewania się. To, że komputer ci jakby sam podpowiada świat, który musisz namalować. Ja staram się to robić. Teraz właśnie, dopiero po kilku dniach odkryłem możliwości nieprawdopodobne komputera, dlatego że to, co mi się nie udawało, albo co zabierało mnóstwo czasu w malarstwie, tutaj robię bardzo szybko. Przecież te formy obłe musiałbym malować godzinami, tygodniami, a na komputerze mogę to zrobić w ciągu 5 minut, czy 10, czy godziny. Najważniejsze doświadczenie to jest jakby poza obrazem z monitora. To jest po prostu taka refleksja, że jeśli w najbliższym czasie będziemy mogli używać powszechnie komputerów, albo jeśli pewna grupa grafików otrzyma komputery albo będzie miała możliwość korzystania z nich, to całkowicie zmieni się tak zwany design polski. Jestem przekonany o tym, ponieważ środki, które są potrzebne do uruchomienia, są tak niewielkie, a efekty są wręcz porażające. I mi się zdaje, że plakat polski, okładka płyty, książki, cała reklama pewnego dnia przejdzie na to. A jak szybko się to stanie, no to już jest kwestia pieniędzy, mi się zdaje. Ale to się bardzo szybko stanie. Bo jest to rodzaj halucynacji, jest to rodzaj narkotyku, który wciąga. I ja sam po sobie widzę, że drugiego dnia siedziałem do 4 nad ranem, bawiąc się, ale oczywiście konstruując coś zarazem. A było to na tyle intensywne, że nie mogłem się od tego oderwać. No to wciąga. Najważniejszą rzeczą w planerze to jest powtórne uwrażliwienie na to, co właściwie już coraz trudniej spotkać w mieście, w zamknięciu w pracowni. Bez względu na to, w jakiej on konwencji pracuje. To jest to, co może nam dodać tylko bezpośredni kontakt z naturą. W tej chwili to zachwystywanie się komputerami to moim zdaniem jest coś takiego jak wynalazek druku Gutenberga, bo to też był epokowy jakiś wynalazek. Rękopis zginął. Dopóki będą ludzie wrażliwi, dopóki będą ludzie, którzy potrzebują obrazów, to nie zginie malarstwo realistyczne. I tak samo moim zdaniem wszystkie rzeczy mogą być jednocześnie. Odkładając tradycyjne narzędzie typu flamaster, ołówek czy piórko, musimy zrozumieć, że posiadamy nowe narzędzie, którym jest mysza, pozwalająca operować na ekranie różnymi typami działania plastycznego. Zacznijmy od najprostszej, czyli kreski. Powiedzmy, przesuwając urządzenie w różnych kierunkach, mogę powodować na ekranie powstawanie różnorodnych linii. Każdy ruch równoznaczny z naciągnięciem, z dociśnięciem tej myszy, powoduje pojawianie się określonej kreski.
mogę regulować tą krechę, zmieniając jej grubość. W tej chwili jest ona prawie niewidoczna, ponieważ jest cieniuteńkim prawie włosem. Tam jest duża gama tych grubości. Jeżeli rysunek chciałbym skasować, w tradycyjnym narzędziu jest to gumka. Tutaj tak samo mamy coś w tym rodzaju. Proszę bardzo, powstaje efekt kasowania. To, jaką ma przewagę komputer nad technikami tradycyjnymi, to jest na przykład natychmiastowe wprowadzenie koloru. I tu jest następny teraz element przewagi komputera nad tradycyjną grafiką. Jeżeli ten kolor artyście się nie podoba, uważa, że jest on niedobry, tradycyjną metodą musiałby to zrobić jeszcze raz. Natomiast teraz wystarczy zmienić kolor tła. Mamy natychmiastową zmianę całej kompozycji. Jak się pogoda zmieni, to ludzie wyłączą grzałki i od razu będzie dobry obraz. To jest tak. Dalszy ciąg tego, co było tam na dole. Tak. Czy tam był przygotowany już konkretna ilość rysunków, które zaanimowałeś w określony sposób. Tak jest. I teraz ST to jest program, który ci wyświetli to wszystko i będzie to robił w kółko. Pierwszy raz byłem w szkółce narciarskiej. Wiedziałem, że się jeździ na nartach, że są kijki, że są jakieś deski, ale tutaj nie ma kijków. Jest deska rozdzielcza z klawiaturą. Ja ją naciskam i staję się narciarzem komputerowym. Po tej bieli czy po jakiejś apli kolorowej jeżdżę sobie tą mychą. Prowadzony jestem z miejsca w świat nowych rzeczy. Od razu pytam się, na ile to jest utrwalalne, czemu to służy, po co ja to robię? Od razu jest pytanie o to, jak to się da utrwalić. Oczywiście całe te historie, skytki i aparatura, wnętrzności tego molocha, tego przemądrego urządzenia. Jedno pytanie rodzi następne pytanie. I zaraz, i co dalej? Wracam do swojego warsztatu, do miasta, do roboty i co z tego wynika? Prawdopodobnie nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć, dlategośmy się tu spotkali, po to, żeby otworzyć jakąś nową ścieżkę dla działań naszych malarskich, graficznych. Nie chcę przez to powiedzieć, że ja przestaję rysować przy swoim tradycyjnym warsztacie. Broń Boże, oczywiście, że nie. Jak w latach nastych ludzie tak zwani poważni widzieli pierwsze Nickelodeony i był jakiś mały pan w meloniku, czy bez melonika, Chaplin z Anglii, który zaczął wraz z wieloma innymi robić tego typu rzeczy. Przecież to było niepoważne. To była jakaś technika skrzyżowana z inwencją paru osób ruchliwych, pełnych fantazji, którzy coś zaczęli robić nowego. Wiadomo, że klasyczne formy tamtego teatru czy tamtych widowisk były tak dużym rozdźwiękiem z tymi zabawami, w które oni zaczęli się bawić, że pytań było mnóstwo. Do końca nikt nie wie, co tu można zdziałać. Jak mnie się ktoś pyta, że dlaczego robię biało-czarne rysunki, to mu odpowiadam, że widocznie przestałem wierzyć w naszą poligrafię, więc wolę czarno-białe. Są inne problemy, papiery, farby nasze, nasycenie naszego świata w tego typu urządzenia jest jeszcze takie, że przecież ja się czuję jak pionier, naiwny pionier, który usiadł przed aparacikiem, coś tutaj wystukuje. Nie należy się za bardzo czarować. Na dzisiaj jestem zaczarowany tym, bo jestem tu, w tym plenerze, wiatr wieje i tutaj nagle w takim ładnym domu parę komputerów ustawionych. To mnie zaczarowało. Można tu zrobić wszystko i jest niebezpieczeństwo, że można tu się bawić dla samej zabawy, a to w którymś momencie prowadzi do, przynajmniej dla mnie, do niczego.
Dlatego zacząłem robić właściwie rzeczy takie proste, które na studiach robiłem, akty, dość dziwne na komputerze robić akt, może być to bez sensu. Ja w tym widzę jakiś tam środek do celu, jak na razie właściwie w ogóle uczę się alfabetu. Pierwsza fascynacja to było, że to można robić wszystko. Potem Ili bawił nas abstrakcje, szaleńcze nakładania się różnych rzeczy, a potem się okazało, że wszyscy wrócili do tego samego sposobu pracy. To znaczy zaczęli rysować tak, jak rysują normalnie, więc taka zbytnia rewolucja w sposobie myślenia się chyba nie działa. Kto rysował realistycznie, idzie w tym kierunku, kto próbuje robić jakieś rysunki abstrakcyjne, trzyma się tego. Dobrze było, gdybym miał możliwość pokazania tych prac na ekranie ze swojej dyskietki. Mam dyskietkę, idę do klienta, wsadzam, puszczam mu i to jest to, co ja robię. Jeszcze dużo czasu płynie, kiedy naprawdę będzie można powiedzieć, że są to rzeczy świadome i takie, jak ja chcę. Na razie jest to często przypadek, który jest bardzo fajny. Mam możliwość pracy w zespole, co się w sumie rzadko zdarza, bo w momencie, kiedy pracujemy technikami tradycyjnymi, to każdy siedzi przy swoim stole i no w sumie siedzi sam, tak jest najlepiej. Jest to kapitalna sprawa sprawdzania natychmiast efektów. To jest trochę porównywalne do kamery wideo, akurat Michała Sawa teraz. No, trochę pohasujesz, dobrze. Gdzie mogę natychmiast sprawdzić efekty, nanieść poprawki. Siedzę sobie z czystymi rękoma przy monitorze. Mogę to robić tak długo, dopóki efekt nie będzie no taki, jak chcę. Jest to rzecz, która mnie w tej chwili na tyle jakby przybiła samym charakterem swoim, że jeszcze w tej chwili nie można powiedzieć, żeby ten film był jakąś jakością artystyczną, ale... Przyjmuję, że jest nowe narzędzie. Oprócz pędzla, oprócz ołówka jest nowe narzędzie, które nazywa się komputer. Istotne jest to, co poza tym się dzieje. Dzieje się w mojej głowie, w głowie kolegów i między nami. Sam komputer nie załatwi sprawy. No, to jest tylko techniczna strona, to jest jeszcze jedno narzędzie. To jest tak, jakbyśmy się zachwycali no, wspaniałym rapidografem, prawda? Był taki etap, że się kupował Rotringa i był zachwyt. I teraz jest to oczywiste, no. Każdy ma po prostu wyposażenie normalne. No, za parę lat komputer będzie tak oczywisty, że należy to jakoś inaczej traktować. Komputer nie wyjdzie za nas w plener. Malarstwo plenerowe jest solą malarstwa pejzażowego. Nie da się namalować dobrych pejzaży w domu. Trzeba mieć ciągły kontakt z naturą. Natomiast nie ma we mnie lęku, nie ma we mnie obawy o to, że twórczość komputerowa zdominuje malarstwo tradycyjne, jako że antypody wzajemnie się karmią. Nie ma czarnego, jeśli nie ma białego. Im więcej będzie komputera w działalności plastycznej, tym chętniej ludzie będą się odwracali również w stronę malarstwa tradycyjnego. Przed przyjazdem na plener otrzymałem zlecenie z Teatru Ochoty na wykonanie plakatu do Snu nocy letniej Szekspira. Zastanawiałem się długo, jak do tego tematu podejść, potem był wyjazd na plener, gdzieś te wszystkie sprawy się rozeszły, natomiast tutaj po prostu zrodził się pomysł, żeby wykonać to w technice komputerowej. Mam już to zarejestrowane. Tutaj mamy teraz następny przykład. Kiedy wykorzystałem komputer jako szkicownik po prostu. Są to projekty plakatu dla Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju. I robiłem sobie różne wersje, na przykład ta wersja następna.
bez napisu, ewentualnie druga wersja, kiedy zmienił się kształt tego nieba w gołąbkę. Na razie to, co zrobiliśmy, jest dla pana tajemnicą. To będzie niespodzianka. Natomiast chciałbym przy okazji też usłyszeć, czy w ogóle to miało sens, no, takie spotkanie, że wziąć 10 ludzi, wywieźć w plener i posadzić przed monitorem. Dość istotną kwestią jest eksperymentowanie. W związku z tym czasami wręcz intuicyjnie trzeba włożyć kij w mrowisko, zebrać odpowiednią ilość ludzi i dać im narzędzie, wymyślcie coś. Tak jak pokazywaliśmy komputery lekarzom i wcześniej inżynierom, ludziom zarządzania, ludziom papierów, czyli wszelkiego rodzaju biura sekretariata, tak wymyśliliśmy, że należy to zrobić artystom.